Witajcie, jestem Cypotworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj pokażę wam... generalnie, może inaczej. Udowodnię, czy da się wygrać na Bedwarsach, nie kupując żadnych itemów i w ogóle nie używając generatorów. Pod ostatnim filmem wbiliście tyle lajków, więc to jest niesamowita liczba i ogólnie pod tym filmem również zostawcie łapeczkę w górę jeszcze teraz na starcie tego materiału i ogólnie, słuchajcie, według statystyk, mam dostęp do takich statystyk na YouTubie, generalnie w tym momencie na YouTube Studio mam taki dostęp, że widzę, że ponad 50% ludzi, wtedy było 60, teraz jest 50, 50% ludzi do tej pory jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Jeżeli ty, właśnie ty, a ty nie subskrybujesz mojego kanału, to zostaw tego suba, bo na pewno nie pożałujesz i będziesz się super bawił, a w ten weekend będę nagrywał z widzami, także zapraszam was na mojego Discorda, który jest podany w opisie. Ja już nie przedłużam i widzimy się na arenie. Okej, słuchajcie, z tym jesteśmy już na arenie, jest 8 osób, ogólnie gramy na arenie 1 versus 1. Dlaczego właśnie taką arenę wybrałem? Ponieważ stwierdziłem, że będzie ona najadekwatniejsza do tego filmu, ponieważ, no, będzie mi po prostu troszkę trudniej, nie będę miał pomocy innych zawodników z drużyny, no i na pewno nie będę sprawdzał. Generalnie mam na sobie jedyne co, to jakby spodnie i buty i nogawice z klasy. Czyli generalnie dali mi spodnie i buty z klasy, więc mam żelazne. Także na takiej zasadzie to wygląda. Mam nadzieję, że będzie w miarę prosto. Powiem tak, powiedziałem, że nie będę kupował nic z różnych rzeczy, także też nie mogę, że tak powiem, kupować bloków. Jedyne na co mogę liczyć to tak naprawdę na ludzi, którzy przyjdą mi tutaj na moją wyspę. Nie mogę używać nic i spróbuję nic nie kupić i wygrać arenkę. Może mi się to uda, będę miał generalnie, jeżeli mi się wydaje, że będę miał kilka podejść. Zobaczymy, bo nie wiem jak wyjdzie ten odcinek. Powiem, że pierwszy raz coś takiego robię. Wy też sobie możecie spróbować taki challenge wykonać. I jeżeli wy macie jakiś fajny pomysł i chcielibyście pojawić się na ekranie, żeby wasz komentarz się pojawił i żeby wasz nick pojawił się na ekranie na mojego filmu, to generalnie napiszcie jakiś fajny pomysł na jakieś wyzwanie, może dla mnie na Bedwarsach, może na innych minigrach, na jakiejś minigierce napiszcie dla mnie wyzwanie i ja wtedy nagram to wyzwanie, jeżeli będzie fajne jakieś w miarę, no to nagramy coś takiego, także generalnie w tym momencie zbieram sobie te itemki tak naprawdę, nie wiem po co, no zbieram, ale nic mi to nie da, bo i tak nie mogę nic kupować, więc nie przemyślałem tego tyle, że nie mogę... No nie mogę przejść do nikogo tak naprawdę, więc to jednak o tyle fajnie by było zagrać na teamowych, że ja bym miał możliwość po prostu ruchu jakiegokolwiek. Więc może po prostu pierwszą spróbujemy sobie zagrać właśnie na 1 versus 1, będzie to oczywiście trudniejsze. Jeżeli uda mi się tutaj w miarę wprosto wygrać, bo może być tak, że uda mi się wygrać, to po prostu wtedy, że tak powiem, pójdziemy sobie na jakieś inne tutaj tryby, czyli że na więcej graczy. Ogólnie już widzę, że będzie problem, bo nie mogę kupić kill-offu, nie mogę kupić tak naprawdę nic praktycznego. Nie mogę się zbudować, więc jest troszkę przypał. No, miejmy nadzieję, że się uda i miejmy nadzieję, że nie będzie to zbytnio przeszkadzało. Więc może tak, zróbmy tak, widzimy się i jak coś się zacznie dziać. Okej, słuchajcie, z tym wykminiłem jedną rzecz, tak, czekając na tych graczy, zbierając te itemki, wykminiłem, że mogę sobie przecież wziąć gadżety, to nie jest, że kupuję cokolwiek, także spróbujemy użyć gadżetu, zobaczymy czy się uda, ogólnie misja to jest przedostanie się do tamtego gracza, zobaczymy czy się uda, uwaga. O! Patrzcie, działa! Ej, bez kitu, jeszcze jakbym ja szedł do przodu, tak, czekajcie, luknę sobie na F5, czy ja w ogóle idę do przodu? Jeżeli ja idę do przodu... To jest kozak, a jeżeli nie, no to nie wiem. No miejmy nadzieję, że... O nie! O nie! Dobra, ej, to działa, generalnie to działa. I już jest, już jakiś w ogóle gracz do mnie idzie. Zobaczcie, niebieski się do mnie buduje, także i tak kozak. I tak kozacko, bo buduje się do mnie niebieski. On ma słabszego seta nawet niż ja do tej pory. Mam patyk teleportacji, mogę sobie zaraz wziąć tak naprawdę. Myślę, że to będzie też w miarę fajna sprawa. On widzi, że ogólnie nie mam zabudowanego łóżka. Także musimy się generalnie obronić od razu, żeby nie było przypału. No ja nie mogę nic budować, zobaczymy czy się uda. Kurde, on skoczy na mnie i od razu wiecie. I od razu będzie... O nie! O patrzcie, zobaczcie, nie dajemy się. Ło, no i zdedał, no nie zdedałem, ale zobaczcie, czekajcie, on czeka tutaj. Nie rozwala mi łóżka, ej chyba to jest jakiś widz mój. O nie, dobra, bo on chce nabić tutaj na mnie fragi. No nie, chłop mi teraz zniszczył łóżko, dobra.
Od razu musimy użyć tego. Od razu patyk teleportacji, cyk i lecimy. I jazda, jazdunia. Ej, dobra, słuchajcie, jest mega ciężki, to mega to jest ciężki challenge. Naprawdę powiem wam, jeżeli chcecie go spróbować, to polecam sobie wypróbować. Samemu raczej macie marne szanse, żeby wam się udało, bez kupowania jakichkolwiek itemów. No, powiem wam tak, no, grać jest tutaj, grać jest naprawdę kozakiem, przekozakiem jest, no, bez kitu. Nie powiem, chłop strzepie mnie jak tylko chce. To jest mega słabe, że ten. No widzicie, no niestety nie udało mi się wygrać, więc widzimy się na kolejnej arenie. Okej, słuchajcie, zatem tym razem poleciałem sobie na rękę 4x4, czyli generalnie będziemy z prawdopodobnie 3 graczami w teamie. Jeżeli by się tak okazało, będzie mi na pewno mega łatwiej, czyli generalnie zagraliśmy już sobie na 1x1, teraz zagramy na 4x4, zobaczymy jak długa ta ręka potrwa. Jak widzicie, była możliwość wygrania tamtej arenki, gdybym po prostu umiał lepiej się klepać może. Myślę, że miałbym jakiekolwiek szanse z tym gościem, żeby wygrać. Od razu muszę pamiętać o tym patyku teleportacji. Jest to mega fajne. Bądź muszę pamiętać o czymś do rozwalenia łóżka generalnie. Więc czekajcie, jeszcze sobie zobaczę. No nie mam niestety żadnej innej klasy oprócz tego rycerza, więc zostaniemy przy tym rycerzu. Ale weźmy, możemy, mamy tutaj jeszcze kilka gadżetów do obczajenia. Te gadżety nam generalnie mogą troszkę pomóc w tej rozgrywce. Zobaczymy. I tak nie mogę niczego kupić i nie mogę generalnie... że tak powiem, no nie mogę, po prostu nie mogę za te przedmioty nic kupować, więc będę po prostu oddawał je osobom z mojego teamu. Dobra, wylądowaliśmy we dwóch, najgorzej wam powiem, ponieważ jeżeli ten gość nie ogarnie, to ja generalnie, no będę miał problem, ja będę miał duży problem, jeżeli on nie ogarnie. Mam nadzieję, że gość ogarnie i że generalnie będzie spoko. Ty bed, okej, ukośnik R, mam... O, czekaj. O nie! Czemu do asasinek? On ma meduza! LOL! Czemu? O co chodzi? Ej, o co chodzi? Ej, wytyfy, ja nie ogarniam. O, dobra, git. Dobra, mam nadzieję, że chłop ogarnie. Dobra, bo nam już typeczek leci. Trzeba się bronić, ogólnie chłop tutaj... O, dobra, jest, dobra, pierwszy zepchnięty. Musiałem popisać na czacie chwilę, tam chyba wam to jakoś fajnie zmontuję. Ogólnie jest przypał. Chłop nie wie, że ja... No ja mu mówię, że nie mogę nic kupować byku, a on chyba nie ogarnia, o co chodzi, no. No chłop nie ogarnia, że ja naprawdę chciałbym mu pomóc, ale no nie mogę. Że nie mogę generalnie, wow, dobra, oni spadli, ja nie mogę nic kupić, ogólnie, ej, nie mogę nic kupić, ale zdobyłem, patrzcie, zdobyłem czerwoną wełnę i ją zdobyłem tak naprawdę, czy mogę ją użyć, czy nie mogę, generalnie challenge jest taki, że nie mogę kupić nic z generatora, a że zdobyłem wełnę w trakcie walki, to myślę, że można to zaliczyć jako generalnie, no może, dobra, po prostu nie będę jej używał, obiecałem, że nie będę w ogóle nic używał, to nie będę jej używał, dopóki mi się uda, mam nadzieję, że się uda w ogóle. Dobra, udało się go zabić od razu, niestety zniszczył nam łóżko, no niestety, strasznie słabo, kość się śmieje i nie wie pewnie, że mam challenge. No, a meduza nie ogarnia strasznie. No trafił mi się taki, tutaj taki koleżka, że generalnie mega ciężko z nim jest jakkolwiek grać, bo on powinien ogarnąć teraz całą drużynę. Miejmy nadzieję, że coś ten gość ogarnie. Ja jednak postaram się coś porobić na tym, że tak powiem, odcinku, a nie tylko kampić w bazie. Nic nie, oczywiście nie mogę kupić. Zostali nam generalnie tacy łatwiejsi, zieloni są łatwiejsi. Dobra, zieloni są łatwiejsi o tyle, że jest ich mniej po prostu. I tylko ja nie wiem, jak ja mogę ich do nich przejść, do zielonych, jeżeli ja ogólnie... No, nie wiem jak ja mogę to zrobić. Dobra, zieloni, w ogóle dwóch zielonych jest tam, o nie! Dobra, jest fight, MMA Gala Fighting z tym typeczkiem. O nie! O nie! No nie! Porażka, ej, najgorzej, zabili mnie od razu, już mnie wyeliminowali, co się dzieje? Dobra, więc widzimy się na kolejnej arenie.
Okej, słuchajcie, zatem teraz wszedłem na arenkę 3 versus 3, czyli też inną arenkę. Cały czas będę zmieniał te arenki. Jakby zależy mi na tym, żeby sprawdzić na każdym trybie, czy jest to możliwe. Jak widzicie, już teraz w tym momencie miałem dylemat, czy używać bloków, czy nie używać. Ogólnie nie używam żadnych itemów i nie kupuję żadnych itemów. Także jedyne, co to mogę z gadżetów brać, no jest to chyba jedyna opcja, jaką mogę wykonać, ponieważ jest to poza generatorem. Może jeżeli będziecie chcieli, to mogę zrobić taki challenge z możliwością zbierania itemków od innych graczy. Dobra, jest nas trzech, słuchajcie. Także jest kozak. Mam nadzieję, że chłopaki ogarną, o co chodzi. No ja tutaj im oddaję wszystkie itemki od razu, żeby nie było to ja im muszę oddać wszystkie itemki, bo ja ani tak nic nie mogę kupować, także ogólnie niech sobie zbierają. I im się na pewno przyda, słuchajcie, oni na pewno ogarniają. Liczmy na to, że oni ogarniają, naprawdę, bo jeżeli oni nie ogarną, to mówię wam, będzie bardzo słabo i cienko dosyć, bo ja nic nie zdziałam, więc no wiecie, no ja nic nie mogę zrobić, także... Więc czekajcie, ja im jeszcze oddam tutaj kolejne itemy. Dobra, i teraz tak, za ile mogę wziąć? Za minutę dopiero mogę wziąć patyk, dobra. Trzeba na nich poczekać, zobaczyć co chłopaki zrobią, bo jeżeli oni tutaj nic nie ten, no to kurde lipa, no straszna. Dobra, git. Ej, w ogóle chłop ma awka chyba, ten jeden. Jakby on miał awkę, to by było najgorsze, co może być, bo wtedy znowu bym trafił na kolesia w teamie, który nic nie robi i musiałbym ja robić wszystko, kiedy ja... Ja tak naprawdę nic nie mogę praktycznie robić. Dobra, gość jest jeden ogarnięty, bo zaczął zabudowywać łóżko. Jest to w sumie standardowa procedura, grając na rękach Bedwars. Dobra, ja jeszcze muszę się wstrzymać 40 sekund z jakimkolwiek poruszaniem się. Więc troszkę przypał, w ogóle nie wiem jak ja to zrobię. Muszę iść na środek, muszę na środku się gdzieś skampić i potem zmienić sobie patyk teleportacji na inny gadżet, żebym mógł użyć jakiegoś innego przedmiotu. Ło, patrzcie, chłop się ruszył, słuchajcie. On już ma dużo itemków, niech dostanie kolejne ode mnie. Ja nie mogę nic kupić, także oddaję wszystko chłopakom. Macie to żelazo, złoto. Normalnie powiem wam, masakra. No, pierwszy raz nagrywam coś takiego. W ogóle nie wiem, jeżeli wam się coś takiego podoba, naprawdę zostawcie łapeczkę. Jeżeli do tego momentu dotrwaliście, napiszcie brak itemów, a ja wam przypnę serduszko. Jak napiszcie brak itemów i no, generalnie myślę, że będzie spoko. Dobra, gość ogarnia. Tamten znowu, nie wiem co on robi. W ogóle ma chyba jakiś lagi, chłop straszny. Nie wiem dlaczego. Do nas aktualnie nikt nie idzie do czerwonych. Także jest też w miarę w porządku. Miejmy nadzieję, że... No tutaj bardzo ogarnia ten jeden ziomeczek. Ten Bartenion 10. Piąteczka dla niego. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, byku. Znowu macie przerąbane ze mną, bo ja znowu odwalam na Bedwarsach. Maniane. Niestety, bo znowu nie gram normalnie, tylko jakieś tutaj uskuteczniam ciężkie sprawy, duperele. No dobra, oni tutaj zabudowali to łóżko, zabudowali, ale chłopaki, kurde, ja się potrzebuję dostać na środek, a ja na środek się nie dostanę bez waszej pomocy. Troszkę przypał. Do diamentów też się nie dostanę. No, jest problem, słuchajcie, jest problem. I to taki dosyć porządny problem, bo... dobra, chłop idzie na diamenty, Z diamentów użyję patyku teleportacji na środek. Na środku zostanę, że tak powiem. Zmienię potem patyk teleportacji na TNT. I o kurde, patrzcie jakie fortece sobie postawili oni tam, masakra. Ej, bez kitu. Ale kozaki są, dobra. Lecimy, słuchajcie. Tam leci na nas typeczek, w ogóle tam leci na nas typek. Jestem ciekaw, czy ja będę mógł stąd zaraz z patykiem teleportacji się tepnąć. Miejmy nadzieję, że patyk mi sięgnie. Jakby mi się... Jest! Słuchajcie, sięgnął mi patyk teleportacji. Lecimy zepchnąć tego typeczka. Ogólnie chłop nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Patrzcie, on już prawie doszedł. No nie, szybko. Dobra, jest, poleciał. Mamy pierwszego fraga, kochani, Dobra, lecimy. MMA Galaf. O Jezus, ej, czemu? Powiedzcie mi, o co z tym chodzi. Ej, czemu ja w ogóle go hitnąć nie mogę? Napiszcie mi, to nie jest dlatego, że jestem słaby, nie piszcie tak, bo no to może być też prawdą, ale to nie jest aż tak, że jak go hitnąć ani razu nie mogę, naprawdę. Jak im się włączy jakiś taki tryb dziwny, dziki, no to ja w ogóle hitnąć nie mogę, ja nie wiem, co się dzieje. Napiszcie mi, o co z tym chodzi, bo naprawdę chciałbym wiedzieć, nie? Bo już kolejny raz tak mam, że jak gość mnie zaczyna lać, to ja już go w ogóle uderzyć nawet nie mogę. Nawet jak jakąś strefę chcę zasunąć czy coś. Napiszcie mi, o co z tym chodzi, naprawdę, bo czasami nie ogarniam, W ogóle ten ziomek wyszedł za ręki, no bez kitu, ten jeden wyszedł za ręki. Idą już dwaj na nas w ogóle. Dobra, lecimy. Łe! No i po mnie, no i nie gadaj, że mi wyeliminowali łóżko już. Ta, zabili nas obydwu z Bartenionem i straciliśmy łóżko i zaraz nas poza wybijają, pa, obydwu nas lecą.
Dobra, patrzcie, ale hit, Critical Hitsy nam zadali i koniec gierki jest i wygrali z nami. Czyli generalnie, słuchajcie, finał tego challenge'u, nie wiem ile on trwa ten odcineczek, generalnie był to odcinek, żeby sprawdzić. Był to challenge, żeby sprawdzić, żeby powrócić z serią wyzwań, od was wyzwań, więc jeżeli chcielibyście zadać mi jakieś wyzwanie, piszcie w komentarzach. Ogólnie to wyzwanie jest typowym failem, nie da wygrać się arenki bez używania żadnych itemków. Chciałem to sprawdzić, było to w miarę oczywiste, ale ja jednak doszedłem do wniosku, że warto to sprawdzić, więc jeżeli wam się taki film spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w następnych materiałach. Piątka.